Dobry wieczór, kłania się Janusz Tomczak. Witam Państwa, drogi. Jadę w tej chwili z naszym partnerem i moim partnerem w Skyward Community, Krzysztofem Dawidiukiem. Jedziemy, będziemy razem tu dla Państwa prowadzili ten webinar, bo Krzysiu w tej chwili jest kierowcą. Ja jestem samochodem, ja jestem jako pasażer, więc dzięki jego pomocy będę mógł ten webinar przeprowadzić. Także jeżeli by wynikły jakieś tam problemy techniczne, to proszę nam wybaczyć, bo będzie to od nas niezależne. Natomiast chciałbym Was wszystkich, drodzy Państwo, przywitać, wszystkich udziałowców, gości, inwestorów. Zapraszam na webinar Skyward Community, temat technologia, historia powstania możliwości rozwoju inwestowania. Speaker Janusz Tomczak, ambasador SWC, grupa SWC Polska Team.pl. W zakładce, drodzy Państwo, mojej powitalnej macie również do mnie telefon. Jeżeli będziecie chcieli się skontaktować ze mną w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Waszych udziałów w Skyward Community, informacji na temat naszej technologii, proszę dzwonić. Ja niezależnie od tego, czy to są moi bezpośredni partnerzy, czy z innych linii sponsorskich, zawsze pomagam, dlatego że to jest nasz wspólny interes. Kilka słów o mnie. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Rok 1992-2022, tak jak widzę na załączonym obrazku. Prowadzę działalność gospodarczą do dnia dzisiejszego. Rok 2002-2007. Studia z marketingu, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast od 2016 roku jestem czynnym inwestorem w Skyward Community. Rok 2018 jest to rok szczególny zarówno dla mnie, jak tutaj dla obecnego Krzysztofa Dawidiuka. Pokaż się, Krzysiu. O, jestem. Witam wszystkich. Odbyliśmy wtedy wspólnie szkolenie dla ambasadorów Skyward Community, które się zakończyło w maju 2019 roku w Dubaju i wtedy uzyskaliśmy status ambasadora Skyward Community. Razem prowadzimy ten biznes od blisko 4 lat. Pozyskujemy partnerów, jak również pomagamy naszym partnerom i innym partnerom w obcych liniach, aby nasz ten pociąg, który mamy tutaj w Skyward Community, razem ciągnąć ku zadowoleniu nas, naszych partnerów i oczywiście właścicieli naszej firmy. Także tyle na początku. Witamy Was jeszcze raz serdecznie z drogi. Dzisiaj nietypowo, ale jak jest webinar do zrobienia, to bez względu na takie będą wychodziły okoliczności, go będziemy starali się poprowadzić. Dzisiaj wspólnymi siłami, można powiedzieć. Skyward Community to jest nazwa naszej firmy, firma, która pozyskuje środki na, drodzy Państwo, na wprowadzanie technologii transportu strunowego. Dzisiaj będziemy mówić o technologiach transportowo-infrastrukturalnych Junicki String Transport. Ta literka U to jest nowa litera od nazwiska naszego założyciela, pana Anatolija Junickiego, która jest nowym brandem i została wprowadzona pod koniec ubiegłego roku. Nasza filozofia to przede wszystkim transport ma być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Transport UST oferuje technologię transportu podwieszanego do przemieszczania pasażerów i ładunków nad ziemią. Nasze pojazdy poruszają się nad ziemią po specjalnej eskadzie szynowo-strunowej i prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości, zapewniającej przede wszystkim ponadprzeciętne bezpieczeństwo i racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi. Przy minimalizacji szkód wyrządzonych środowisku, naturalnemu wodom, etc. To jest nasz założyciel, główny inżynier, pan Anatolij Junicki, naukowiec, wynalazca, autor ponad 200 prac
naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą systemów transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Jest kierownikiem dwóch projektów ONZ w roku 1998 i 2002. Członek Federacji Kosmonautyki Rosyjskiej. Założyciel grupy spółek UST, generalny projekta Junicki Strange Technology INC. Pan Junicki przede wszystkim, drodzy Państwo, kształcił się na inżyniera budowy rakiet kosmicznych. Swoją karierę zaczynał na początku lat 70. w rosyjskiej stacji Bajkonur. To jest takie miejsce, gdzie były wypuszczane i do dnia dzisiejszego są wypuszczane rosyjskie rakiety kosmiczne. I on jako budowniczy rakiet prowadził tam swoją pracę badawcze i naukowe, jak również był jednym z konstruktorów. Między innymi podczas tych jego prac narodziła się koncepcja utworzenia i wprowadzenia transportu strunowego. UST i nasze moce to jest przede wszystkim grupa spółek posiadających własne firmy, obejmujące cały zakres działania na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak wyposażona, zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. I nasza firma UST jest w stanie zrealizować każdy projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Spółka inżynierska to dzisiaj wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy pana Tolija. Ona stanowi integralny i zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury zielonych systemów zasilania. Te zielone systemy zasilania to przede wszystkim, drodzy Państwo, my korzystamy z OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, czyli nasze pojazdy są napędzane z siły wiatru, słońca, wody i energii słonecznej, a także spalania śmieci, gdzie w naszej firmie mamy oddzielny dział inżynieryjny do tego. Mamy ich ponad 80 tych działów, które w korelacji współpracują z naszym transportem. I kompleks przemysłowy to jest całość cyklu prac przy produkcji pojazdów UST. Realizuje je specjalne biuro projektowo-techniczne z produkcją pilotażową. W dalszej części zobaczycie Państwo nasze pojazdy i ich działania techniczne i walory. UST to ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Wyjaśnię, o co to chodzi. My możemy przyjąć w tej chwili każdy projekt, niezależnie od jakiejkolwiek strefy klimatycznej, czy to będzie na terenie Europy, krajów arabskich, czy tam Ameryki Południowej, drodzy Państwo, północnej, ewentualnie krajów tego basenu Morza Indyjskiego. Mamy takie już pojazdy zrobione, że w tych strefach klimatycznych możemy nasze pojazdy zrobić, ale również to, że każdy projekt komercyjny, który będzie realizowany przez naszą firmę, będziemy mieć udział w niej około 20%, które będzie między innymi przeznaczone dla szkolenia kadr naszych specjalistów, którzy będą prowadzili właśnie tą usługę taką serwisową, jak również w tych 20% będziemy mieć możliwość pozyskiwania środków dla naszych udziałowców. Testowanie i certyfikacja. Transport UST ma dwa takie ośrodki certyfikacji. Jeden w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Europie, w Marina Horce. To jest około 70 km na południowy wschód od Mińska.
zarówno Krzysztof Dawidiuk, tu koło mnie siedzący, jak i ja, byliśmy w tych ośrodkach osobiście. Także macie Państwo pełną informację i gwarancję, że te ośrodki istnieją, bo my jako nieliczni w Polsce, w Europie i na świecie mieliśmy okazję dotknąć, zobaczyć, powąchać i, drodzy Państwo, jeździć tymi pojazdami, więc jesteśmy tutaj jak najbardziej wiarygodni i kompetentni w tym, o czym mówimy i to, co robimy. Proszę, Krzysztofie, potwierdź. Tak, byliśmy razem z Januszem w Marienhorce i jednocześnie, zaznaczam, byliśmy w Szarczy koło Dubaju też na początku budowy naszej tutaj testowej linii. Tak, dziękuję. Zajmujemy się budową projektów komercyjnych, więc USC posiada zasoby niezbędne do realizacji takich projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. To, co Państwu mówiłem przed chwilą, pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy i oczywiście później ich eksploatacji, jak również tego całego serwisowania. Transport pasażerski, USC to unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. I on jest przede wszystkim przeznaczony do ruchu miejskiego i międzymiastowego, do ruchu pasażerskiego, jak również mamy transport towarowy. Jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą, jak również przeznaczony do budowy nowych linii. I jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez stworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią na naszych tych słupach, tak zwanych wieżowcach. W tej chwili mamy 7 typów pojazdów osobowych, od najmniejszego. Zobaczę, czy mi się uda rysować w tych warunkach. Okay. Univid, o, jeszcze kolorek zrobimy, drodzy Państwo. I jest na czerwono. To jest pojazd dwuosobowy. Będę zaraz o nim mówił. Do najbardziej skomplikowanego według mnie i najszybszego pojazdu, który będzie w tej chwili poruszał się po naszych eskapadach Uniflashu U4362. Natomiast pojazd typu Unibus U4210, który mieliśmy okazję z Krzysztofem w Marienhorce jechać, tak, ma możliwość rozbudowy modułowej i widzicie tutaj Państwo zarówno Unibusa U4210, jak i Unibusa U4220, który ma możliwość rozbudowy tak zwanej modułowej, a przez to zwiększa swoją pojemność i swoje dodatkowe walory przewozowe, techniczne i tak dalej. I tak kilka słów o każdym z tych pojazdów, bo to jest webinar dotyczący technologii, więc warto, żebyście Państwo wiedzieli, o czym mówimy. Univid, my z Krzysztofem mieliśmy okazję widzieć ten pojazd w naturze właśnie w Marienhorce w roku 2019 na ekofestiwalu. Gdzie on po takiej cieniutkiej linii, to grubości palca męskiego, taki jak ma mężczyzna, no można powiedzieć, że tam w przekroju może miał 1,5–2 cm, nie był większy, tak? Śmigał sobie tam na tych torach testowych, było to bardzo takie widowiskowe. No i ten pojazd, czym on się charakteryzuje, że on jest przede wszystkim ma niskie koszty produkcji, minimalne zużycie energii, jest jednym z najtańszych rozwiązań w zakresie komunikacji transportowej, przeznaczony do obszaru o słabym zaludnieniu i oddalonym, a także w regionach o trudnych kształtowaniu terenu. Może jeździć z prędkością do 150 km i tutaj chcę zwrócić na to Państwu uwagę, że to są pojazdy, które się będą poruszały w terenach zabudowanych, miejskich i gdzie z takimi prędkościami możemy tutaj wchodzić przy tradycyjnym transporcie. On w swojej konfiguracji pojedynczej, czyli takiej jak tu Państwo widzicie, zabiera 2 pasażerów i może oczywiście przy wybudowanej infrastrukturze przewieźć takich pasażerów nawet do 720 na godzinę w obie strony, ale ma możliwość tak zwanego sprężenia, to jest my łączymy pojazdy w takie
dodatkowe pojazdy, te same, możemy ich wtedy sprężyć 7 i jego wtedy właściwości przewodowe wzrastają pasażerów na godzinę w obie strony. Także naprawdę bardzo wydajnie. Unibike to jest pojazd też lekki podwieszany, też jeździ z prędkością do 150 km na godzinę. On się charakteryzuje z tym, że on ma tam wbudowaną jeszcze taką jednostkę sportowo-rozrywkową. Po prostu to jest taki jak gdyby zamontowany rowerek w środku i możemy sobie w czasie jazdy po prostu kręcić tym rowerkiem i dodatkowo w przyszłości dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli sobie nakręcić ilość tam energii i to będzie pokrywało część naszego biletu za jazdę tym pojazdem. Jeździ z prędkością do 150 km na godzinę. Jeżeli go mamy w konfiguracji pojedynczej, może przewieźć nawet do 1400 pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast jeżeli go sprężymy, tak jak pokazywałem to wszędzie, możemy to zrobić w 7 takich pojazdach. Jego właściwie 300 pasażerów na godzinę. Unibus to jest ten pojazd, którym mieliśmy okazję z Krzysztofem jechać razem w roku 2019 w Marina Horse. On jest przeznaczony do komunikacji miejskiej i międzymiastowej. On jest na konstrukcji podwieszanej i nadwieszanej, na dwuszynowej lub czteroszynowej. I jest to pojazd, który może być, drodzy Państwo, nawet używany w takiej też konfiguracji rozbudowanej, ale on ma nam zastąpić między innymi funkcję samochodu i autobusu. Porusza się z prędkością do 150 km na godzinę, to jest, mówimy tutaj o ruchu miejskim cały czas. Jego właściwości przewozowe w konfiguracji pojedynczej to od 10 do 80 pasażerów, przewieźć nawet do 12 w obie strony na godzinę. Natomiast jeżeli go sprężymy w ilości od 3 do 7, czyli zrobimy taki moduł, to nasze możliwości przewozu wzrastają nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w dwie strony. To jest naprawdę ogromna ilość, proszę Państwa. Tu już możemy konkurować z tym pojazdem na poziomie metra. Dobrze? Pojazd, drodzy Państwo, Unicar. Stylowy, wygodny pojazd elektryczny, zaprojektowany, aby uwolnić przede wszystkim korki ulic miast. Zapewnia większy przepływ ruchu z tradycyjnymi, wielogabaratowymi i drogimi pociągami i samolotami. Ten pojazd się porusza z prędkością do 150 km na godzinę. W konfiguracji pojedynczej może przewozić 6 osób. 6 pasażerów i wtedy możemy, te możliwości są do 1500 osób, pasażerów na godzinę. Natomiast jeżeli go sprężymy do 7 takich modułów, to jego właściwości przewodowe wzrastają nawet do 7000 pasażerów na godzinę. No i nasze cudo techniczne, drodzy Państwo. Mieliśmy okazję razem z Krzysztofem być w tym pojeździe. Mamy na to zdjęcia, mamy na to dowody. Siedzieliśmy, jest wyposażony jak najbardziej luksusowe auto, takie klasy premium. Premium albo wyżej nawet, bo my to porównujemy do Maserati, do Ferrari. Wrażenie robi niesamowite. Krzysztof, powiedz ze dwa zdania na ten temat. Powiem tak, trzeba usiąść wygodnie i zobaczyć, jak się człowiek czuje w super, super pojeździe. To robi naprawdę wrażenie. Jeżeli człowiek to zobaczy, to jest niesamowite. Każdemu polecam, jeżeli będzie taka możliwość, czy przyszłym inwestorom,
czy obecnym, żeby zobaczyli na żywo, jak to wygląda. Dziękuję, Krzysztof. Pojazd, drodzy Państwo, który na naszej eskapadzie może poruszać się z prędkością do 600 km na godzinę. To jest alternatywa dla tych pociągów szybkobieżnych, tam typu TGV czy tych japońskich, jak również dla transportu samolotowego. On może być wyposażony w konfiguracji od 6 do 46 pasażerów na godzinę. Od 6 do 46 pasażerów, natomiast jego możliwości przewozowe to są nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony, więc to jest rewelacja. On uzyskał współczynnik oporu powietrza na poziomie C0,6, gdzie dla takich luksusowych samochodów sportowych typu Porsche ten współczynnik wynosi na poziomie 0,28. W tradycyjnym transporcie nie jest to możliwe, aby uzyskać takie osiągi z tak niskim oporem powietrza, a niski opór powietrza wiąże się przede wszystkim z ilością spalanego paliwa. Dlatego jesteśmy tutaj bardzo dużą alternatywą i konkurencją dla transportu samolotowego i tych pociągów bardzo szybkiego ruchu. Naszą ofertę uzupełnia bardzo ważny dział naszej firmy. Mówię tutaj o transporcie towarowym. Mamy tutaj trzy rodzaje pojazdów plus system do przewozu materiałów sypkich. I to zostało, drodzy Państwo, między innymi stworzone po to, aby uzupełnić naszą ofertę handlową, ale też na wyraźne życzenie naszych partnerów handlowych, ponieważ w tej chwili mamy bardzo duże natężenie na rynki arabskie, to między innymi ten pojazd, który tu Państwo widzą, Unicode U4-19201, został zaprojektowany z myślą i życzeniem naszych tamtych kontrahentów przyszłych. I to będą pierwsze linie najprawdopodobniejsze, które my będziemy stawiać w tamtych rejonach. Pomysł do realizacji certyfikowanych zaledwie. Widzicie Państwo, jakie to jest tempo pracy. Mamy również system do przewozu tego naszego materiałów sypkich, ten Unitrans U4-100. To jest specjalnie zaprojektowany system dla naszych pojazdów. Unitrak U4-131 do przewozu materiałów płynnych i materiałów zamkniętych, jakichś paczek, proszę Państwa, jakichś tam puszek i takich podobnych materiałów. I Unitrak U4-171, otwarty pojazd do przewozu urobku materiałów sypkich, czy jakichś tam rud metali, węgla i tym podobnych. To wszystko jest skorelowane i skonfigurowane właśnie z tym naszym systemem Unitransów U4-100. Kilka słów o tych pojazdach. Unitrak to jest pojazd towarowy, wyposażony w zawieszenie dwuszynowe i czteroszynowe. On się charakteryzuje bardzo odważnymi rozwiązaniami projektowymi, wybitnym wyglądem wizualnym oraz wysoką funkcjonalnością. Ja chcę Państwu podkreślić, że każdy nasz pojazd, zarówno towarowy, jak i osobowy, jest pojazdem niezależnym. On ma wbudowane własne silniki, własny system naprowadzania i system kontroli, gdzie ma ten pojazd dojechać. I nie możemy tych naszych pojazdów przyrównywać do niczego innego na świecie, ponieważ jak się nieraz słyszy, że to jest podobne do kolejki linowej, to jest absolutnie nie ta droga, ponieważ koleje typu funikar, czy koleje takie podwieszane tam powiedzmy, czy gondole, etc., one korzystają z napędów zewnętrznych. Natomiast u nas każdy pojazd jest niezależny, z wbudowanym systemem do prowadzenia na miejsce, a przy wybudowanej infrastrukturze mogą te pojazdy nawet dojechać do 10 tysięcy kilometrów do punktu docelowego.
przeznaczony do przewozu materiałów płynnych, niebezpiecznych, łatwo psujących się i nieporęcznych towarów. Prędkość przewozowa do 150 km na godzinę, zdolność przewozowa nawet do 100 milionów ton. Drodzy Państwo, zastanówcie się nad jedną sprawą. Gdzie dzisiaj poruszają się pojazdy do przewozu towaru z prędkością do 150 km na godzinę? To jest absolutnie niemożliwe. Więc widzicie, jakie to jest fantastyczne rozwiązanie. Unikot, to jest ten pojazd, o którym tu Państwu mówiłem, on został naprawdę zrobiony na specjalne zamówienie naszych partnerów z krajów arabskich. Jest już po certyfikacji, którą uzyskaliśmy jesienią ubiegłego roku. Jego prędkość przelotowa, proszę zobaczyć, do 120 km na godzinę. Czy Państwo sobie wyobrażacie teraz ruch tirów? My jedziemy w tej chwili na drodze typu Eska chyba, tak? Jedziemy jakąś Eską teraz? Jakąś taką czytką krajową, zapchana przez te ciężkie pojazdy towarowe, drodzy Państwo. I tutaj maksymalną prędkość, jaką my możemy uzyskać, to jest do 90 km na godzinę, ale ten ruch nie jest płynny, bo po prostu no, co chwilę musimy hamować, stawać, a te pojazdy towarowe mogą nawet jechać z prędkością do 120 km na godzinę. No, genialne, fantastyczne rozwiązanie, naprawdę. No i system ten Unitransu, to jest system taśmociągu towarowego, taki ciągły system, którego prędkość taka przewozowa to jest 36 km na godzinę, może przewozić do ponad 100 milionów ton rocznie i tym załadunkiem taśmowym są przede wszystkim transportowane urobki z kopalni, z jakichś tam rud do naszych pojazdów w tych tytrach. System morski, system, który jest rozwiązaniem fantastycznym, bo we współpracy z naszymi wcześniejszymi transportami, drodzy Państwo, możemy zrobić następującą rzecz, że możemy wyjść nawet z naszym rozwiązaniem typu morskiego do 5-10 km w głąb morza bez konieczności budowania doków, portów. I możemy tutaj zarówno transportować materiały sypkie, jak systemy kontenerowe, które zobaczycie Państwo na następnym slajdzie. Proszę sobie zobaczyć, jakie to są genialne rozwiązania. Ja w ogóle tym systemem morskim jestem od początku zachwycony i kiedy tylko mam okazję, to mówię o nim i przedstawiam je naszym partnerom. Miasta linearne w jedności z naturą. O co to chodzi? Jest to projekt, na który pan Unicki dostał dwa granty w tym roku 1998 i 2002, bo one współistnieją, proszę Państwa, z naszym transportem strunowym, bo to jest przede wszystkim, to są takie miasta typu klastrowego, które mają być i są wkomponowane harmonijnie w otaczającą przyrodę. Chodzi tutaj o to, że możemy do tego wykorzystać trudne miejsca o takiej trudnej rzeźbie terenu, a także szlify kontynentalne, między innymi z tym projektem tych miast linearnych weszliśmy na rynek arabski, bo jednym z naszych projektów i celem jest, aby była zazieleniona pustynia. I teraz wracamy do podstaw. My jesteśmy, proszę Państwa, transportem strunowym i tutaj macie przekrój i budowę struny, która w zależności od konfiguracji, jakie pojazdy będą się po niej poruszać, zawsze ma identyczną strukturę i budowę. Czyli w zależności od pojazdów, czy to będą pojazdy bardzo te szybkościowe, tego uniflasze, czy to będzie pojazd typu kontenerowego, będą się poruszać po tych naszych strunach, tylko w różnej konfiguracji. Natomiast budowa jest wszędzie taka sama, czyli zamknięty korpus stalowy, wewnątrz naprężone pręty stalowe, zabetonowane w specjalnym betonie, który ma za zadanie chronić, zmniejszać hałas
wypełniać tą całą przestrzeń, która jest łącznie z tymi strunami. Ja i dodatkowo beton ten ma takie właściwości, że możemy tutaj mieć żywotność tej struny nawet do 100 lat, a pracuje w naprawdę skrajnych warunkach o plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Nakładka stalowa, po której poruszają się stalowe koła naszych pojazdów, które jednocześnie łączą się z tą struną i wtedy powstaje tak zwany ten napęd. No i różne rodzaje strun, w zależności od wykorzystania tych naszych pojazdów. Mamy typu kratownica albo eskapada, widzicie tutaj Państwo, ale niezależnie od tego, jaką to ma budowę, tutaj widzicie budowę strun, czyli to wszystko, co przed chwilą Wam mówiłem, składa się na każdy rodzaj naszego wykorzystania tego naszego transportu strunowego i budowy strun. Tu mamy przykład tej konstrukcji sztywnej, po niej poruszają się kontenery i te pojazdy typu uniflaż, ale również wszystkie pozostałe pojazdy, które mamy w ofercie, bo to wszystko jest kompatybilne. Półsztywna konstrukcja, możemy ją porównać do budowy mostów podwieszanych. Ja miałem okazję z Krzysztofem na tej konstrukcji jechać i również na tej konstrukcji elastycznej pojazdem tym Unibusem U4210. Mieliśmy taką okazję i zarówno po jednej, i po drugiej tej strunie jechać i nawet jechaliśmy po eskapadzie, drodzy Państwo, też tym naszym Unibusem U4210. To wszystko się odbyło w roku 2019. Zdolność przewozowa, drodzy Państwo, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie, jest taki system automat People Mover, APM, Standard Community. Jest to taki amerykański system, który pokazuje nam standardy i właściwości, jaka powinna być bezpieczna odległość między pojazdami. W zależności od zapotrzebowania nasze pojazdy, które tutaj mamy w ofercie, mogą mieć odległość między około 50 metrów między sobą albo 2 do 4 sekund, w zależności od zapotrzebowania i natężenia ruchu pasażerskiego. Budowa kodu napędowego, szybciutko przez to przejdziemy. Chcę tu zwrócić uwagę Państwu na dwa aspekty. Przede wszystkim system przeciwwykolejeniowy, który jest jednocześnie systemem napędowym. My mamy dużo tu z Krzysztofem pytań od naszych inwestorów, osób zainteresowanych transportem, ponieważ no, pytają się, jak to jest, to jedzie na górze, to się nie wykolei, to nie spadnie. Drodzy Państwo, możecie być spokojni, to jest specjalny system, który został opatentowany i certyfikowany. Więc mamy tutaj pełne bezpieczeństwo, do tego jest jeszcze bezpieczeństwo przewozowe nad rzekami, nad wiaduktami, bo też będziemy się po takich terenami pociągów tych zwykłych, takich kolejowych, to są dodatkowe jeszcze takie elementy zabezpieczające. To wszystko jest już produktem, który my mamy zrobiony do zapotrzebowania i wprowadzenia naszego transportu. Natomiast bardzo ważnym elementem jest tutaj nowość, która jest bardzo interesująca dla naszych inwestorów. Chcę tutaj powiedzieć o akumulatorze. Bardzo ciekawa sprawa. Dzisiaj też mieliśmy spotkanie z potencjalnymi inwestorami. Też o tym mówiliśmy, że samochody typu elektrycznego, no dzisiaj można powiedzieć, że tam prym najlepszych tych samochodów to jest samochód Tesla. Jego akumulator, drodzy Państwo, ma cykl załadowania, czyli żywotność tego auta na poziomie 1000 rozładowań. Natomiast panu Junickiemu i naszym inżynierom udało się wczesną wiosną tego roku uzyskać, drodzy Państwo, właściwości naszych akumulatorów na poziomie rozładowań i załadować 5000,
ale pan Juński przekazał, że tej technologii nie sprzeda. Ona będzie tylko i wyłącznie służyła dla naszego portu. Więc widzicie państwo, jesteśmy tutaj chronieni, to jest nasz biznes, nasz interes i to jest wielki układ dla pana Juńskiego, że uzyskując takie efekty, nie sprzedadzą tej technologii do samochodów elektrycznych. Dziękuję bardzo. W imieniu moim i tysiące inwestorów. System sterowania, drodzy państwo, my mamy to oparte na sieciach neuronowych, inteligencji cyfrowej, zbiór tych tak zwanej big daty i oczywiście blockchainu. To są systemy bardzo skomplikowane, najnowocześniejsze i one przede wszystkim służą do tego, aby zarządzać tym naszym ruchem na najwyższym poziomie kontroli, żeby się adaptować do systemu zadań trasowych, czyli po prostu w zależności od natężenia ruchu będą te pojazdy wypuszczane i ta częstotliwość może być 2 sekundy, 5, 10 w zależności od natężenia. Mamy wewnątrz taki inteligentny system sterowania, który służy do łączenia pojazdu z systemem sterowania wyższego poziomu, tam IQOS. No i te wszystkie systemy jeszcze powodują to, że wewnątrz jest system taki multimedialny, że mamy podgląd na pasażerów, oni są również informowani na ekranach multimedialnych o tym, jak przebiega trasa, jaka temperatura, również tam rekord jest z Krzysztofem widzieć. Naprawdę to wygląda wszystko bardzo fajnie, tak mocno profesjonalnie i nowocześnie. Także gratuluję, że jesteście państwo z nami i będziecie mogli uczestniczyć w tym wielkim dziełu. System bezpieczeństwa i kilka słów o nim. Technogenny charakter naszego działania środków transportu powoduje minimalne szkody w oddziaływaniu na środowisko naturalne. Czyli mówimy tutaj o niezakłócaniu ruchu wód powierzchniowych, gruntowych, siedliska naturalnych, ptaków i szlaków migracyjnych. Również nie potrzebujemy wiele hektarów ziemi, która jest później wycofana z użytku takiego gospodarczego. Mamy hałas, niższe wibracje, emisje elektromagnetyczne i zanieczyszczenie powietrza, ponieważ my korzystamy z odnawialnych źródeł energii, które służą do napędu naszych pojazdów. Teraz następna sprawa. Na drogach rocznie ginie około 1,5 miliona ludzi. A drugie tyle zostaje osobami niepełnosprawnymi, natomiast przy naszym transporcie my nie mamy, drodzy państwo, możliwości kolizji, bo my nie mamy skrzyżowań, jesteśmy na drugim poziomie i te elementy od nas po prostu odchodzą. UST został określony jako najbezpieczniejszy system transportu. Jest to opisane szczegółowo w instrukcjach oraz dokumentacji technicznej i projektowej i konstrukcja nawierzchni strunowo-szynowej opiera się na podstawowych zasadach niezawodności konstrukcji zgodnie z normą ISO 2394. Proszę państwa, certyfikat ISO to jest jeden z takich dokumentów, który określa najwyższe standardy zarówno bezpieczeństwa, jak budowy i trzymania tych wszystkich norm. Także uzyskanie takiego dokumentu powoduje to, że my już jesteśmy w ścisłej czołówce światowej. Mamy wysoką odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne. Ja pamiętam jedno z takich wydarzeń, które się zrobiło w roku 2018 czy 2019, że w tej Marina Horce jeden z nas był właśnie przechodził tam testy. No i nieświadomy jeden z pracowników firmy, czy to zewnętrznej, czy naszej, już tego nie pamiętam, wjechał, drodzy państwo, na linię przejazdu, bo te nasze torowiska w Marinach Horce poziomie od 2 do 3 metrów, do 5. I tam akurat wjechał na ten tor niższy, nastąpiło zdarzenie i powiem państwu, że ten nasz pojazd bardzo ładnie się obronił i po zaledwie tam kilku dniach wrócił z powrotem na tory i do kolejnego testowania. Także jest to produkowane pojazdy w technologii próżniowej i nawet wybuch granatu nie powoduje jakichś tam wielkich szkód.
Usytuowanie naszej konstrukcji nad ziemią powoduje zwiększenie bezpieczeństwa ruchu o ponad 100 razy. Więc mamy również to, że nie mamy kolizji z pieszymi, nie mamy ze zwierzętami domowymi, dzikimi. I mamy system wykolejenia, który zwiększa nasze bezpieczeństwo ruchu o kolejne 10 razy. Także jesteśmy tutaj w najwyższych standardach. I teraz takie krótkie podsumowanie Rosyjskiej Akademii Nauk, która stwierdziła, że transport strunowy jest bardziej ekonomiczny, zrównoważony i bezpieczny w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi. Czyli mamy tutaj na myśli transport kolejowy, drogowy, oczywiście transport kolei magnetycznej, jednoszynowej. My z naszą technologią, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jesteśmy tylko porównywalni do metra. Ale nad metrem też mamy ogromną przewagę, które to zaraz Państwu pokażę. Kilka danych takich, które interesuje inwestorów. Przede wszystkim w naszym biznesie liczą się pieniądze i tutaj nie ma co ukrywać. My pozyskujemy środki na rozwój technologii, natomiast inwestorzy, którzy zainwestują w naszą technologię, drodzy Państwo, chcą mieć ją wybudowaną za niskim kosztem i ze szybką stopą zwrotu. Jak tutaj widzicie, nasz transport UST jest tą literką U. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że koszt wybudowania 1 kilometra bieżącego naszych dróg to jest na poziomie od 4 do 12-14 milionów za kilometr bieżący. Skrajny przykład, ten co tutaj Państwo widzicie, to jest metro. Jego koszt jest budowy nawet do 150 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast stopa zwrotu u nas przy wybudowanej infrastrukturze może się zwrócić po 7-8 latach, a metra nawet do 40. Więc widzicie Państwo, gdzie oni do nas. Zanieczyszczenie środowiska. My korzystamy z niskich zasobów ziemi. Nie potrzebujemy z napędu naszych pojazdów, z energii tych odnawialnych. I nasz czynnik tego zanieczyszczenia środowiska jest na bardzo niskim poziomie, dlatego, bo jest przede wszystkim nasza firma proekologiczna. I wskaźnik wypadkowości. My możemy się tylko porównać do jednego konkurenta, do metra. Pan Junicki mówi, że metro ma pod ziemię, my mamy na ziemię. Natomiast przez to, że my nie mamy skrzyżowań, nie mamy te systemy antywykolejeniowe, bardzo dobrze zabezpieczeniowe, jesteśmy na drugim poziomie, więc nie mamy tych kolizji ani z pojazdami, ani z ludźmi, ani z zwierzętami domowymi, dzikimi. Także my jesteśmy w ścisłej czołówce. My generalnie na tych parametrach, które to Państwo widzicie, jesteśmy zawsze w ścisłej czołówce. Kilka słów o naszych obiektach, które są obiektami, w którym certyfikujemy i testujemy naszą technologię i nasze pojazdy. To jest zdjęcie z Marina Horki, jednego z naszych ośrodków certyfikacji. Znajduje się 70 km na południowy wschód od Mińska. Tutaj mamy w tej chwili wybudowane 7 linii do testowania zarówno pojazdów towarowych, jak i osobowych. My z Krzysztofem mieliśmy okazję być tam razem w roku 2019. Różni się tylko tym, że dołączone są dwie linie. Natomiast ja byłem w tym ośrodku już trzykrotnie. Organizowane są takie festiwale eko, natomiast były w roku 2016, 17, 18, 19. Jestem inwestorem od roku 16. Od jesieni ekofestiwale są organizowane latem, także w tym czasie byliśmy już około 3 lat temu ostatni raz. Ze względu na pandemię nie są w tej chwili organizowane nasze spotkania na terenach naszych ośrodków certyfikacji, ale online. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wszystko wróci do normy i wrócimy, bo to jest naprawdę fantastyczne miejsce, żeby widzieć i zobaczyć i poczuć tak, jak to wygląda wszystko w naturze. Tu macie zdjęcie, drodzy Państwo, z natury, pokazujące właśnie filozofię naszej firmy. Proszę sobie zobaczyć. Pojazd Unitrak U431.
jedzie tutaj na naszej tej półsztywnej konstrukcji, sztywnej wróć, bo to jest kratownica. I na dole widzicie Państwo rosnące krzewy, drzewa, bo to właśnie o to chodzi. My mamy nie zabierać ziemi uprawnej, ziemi do wypoczynku, czy cieszącej oko nawet dla zieleni, która produkuje tlen, ale wyprowadza ją na drugi poziom i żeby to było wszystko bezpieczne i naprawdę służyło przyszłym pokoleniom. Unitraka, Univita tego U4-651, to jest też ten pojazd, który widzieliśmy razem z Krzysztofem w naturze, jak on się poruszał. I pokazane miejsce dokowania naszych pojazdów. Ja bym tu chciał powiedzieć dwa zdania na ten temat. Drodzy Państwo, to jest budynek, jeden z przykładów wykorzystania, gdzie możemy na parterze, czyli tutaj, wykorzystać do takich komercyjnych usług, czy to będą jakieś sklepy, zakłady usługowe. Natomiast na pierwszym piętrze i na drugim służy on do załadunku i wyładunku pasażerów, którzy po prostu się poruszają z punktu A do punktu B. Mamy internet. A to jest nasza przyszłość, miejsce, w którym w tej chwili są skoncentrowane główne nasze siły. Centrum Innowacyjne w Szardzie. Jest to ośrodek badawczo-naukowy, który jest pod auspicjami amerykańskich uniwersytetów, gdzie na tym terenie powstają ośrodki, które testują najnowsze technologie z dziedziny transportu, komunikacji, produkcji bioroślinnej i biochemicznej. I my między innymi z naszym transportem znaleźliśmy się w tym szacownym miejscu. Będzie to również miejsce, w którym będą kształceni nasi przyszli inżynierowie do obsługi naszego transportu, czyli tych naszych baz kontrolujących transport, bo z tego co mamy informacje, to całe centrum sterowania całym transportem na świecie będzie właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mamy tutaj również zdjęcie naszego ekodomu. Jest to taki dom również wybudowany w Marina Horce, w którym znajdują się w tej chwili nasze biura, gdzie pokazujemy naszą technologię, gdzie przyjmujemy delegacje. Mieliśmy okazję widzieć ten w budowie, natomiast Marina Horce jako gotowy obiekt. I chcę Państwu powiedzieć, że na Expo, które się zakończyło w marcu tego roku w Dubaju, odwiedziło ten nasz obiekt w Szardzie kilkadziesiąt delegacji z całego świata, zarówno na szczeblu rządowym, administracyjnym, biznesmeni, rodziny królewskie. Także obiekt ten spełnia naprawdę ogromną rolę, bo pokazuje, że jest częścią właśnie tych miast linearnych, że można to wybudować w technologii drewnianej, co na tamtym rynku jest po prostu niebywałą rzeczą, bo czekaliśmy kilka miesięcy, aby uzyskać zgodę, aby taki budynek wykonać. Natomiast on się pięknie wpisuje w budowę naszych miast linearnych. Zobaczcie Państwo następny slajd. I cóż, tak reasumując, jaki jest ten nasz transport strunowy, przede wszystkim innowacyjny, nie możemy go porównywać do żadnego istniejącego transportu. Jest w ogóle nowa technologia i nowy twór, nowa technologia całkowicie. Nadziemny od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy osobowe nawet do 600 km na godzinę, 150-600, a pojazdy towarowe mogą nawet jechać z prędkością do 150 km na godzinę. Bezpieczny na drugim poziomie, bezpieczny też w tym, że nie mamy tutaj możliwości kolizji jakichś tam skrzyżowań. Mamy również sytuację taką, że nie mamy tutaj możliwości konfliktu i kolizji z pieszymi, ze zwierzętami domowymi czy dzikimi. Ekonomiczny, bo jest tani w budowie i tani w eksploatacji, a to jest bardzo ważne. Łatwo integralny, bo zarówno do nowych obiektów, jak i implementacja w obiekty już istniejące. No i przede wszystkim przyjazny środowisku. Nie potrzebujemy dużych zasobów ziemi. Nie potrzebujemy dużo materiałów na to wszystko, drodzy Państwo, i energii, która po prostu napędza nasze pojazdy.
Tak wygląda nasz transport strunowy Junickiego. I reasumując to wszystko, przejdę teraz do rzeczy dosyć ważnej. Na ten temat dużo więcej mówi pan Mariusz Doczmański na swoich webinarach o duplikacji. Ja to przelecę szybko. Chodzi o to, że do naszej firmy każdy może się zapisać za darmo. Nie ma takiej, nie ma potrzeby, że musi jakieś tam poczyniać inwestycje. Natomiast jeżeli chce zostać pełnoprawnym naszym partnerem, to firma ma dla niego pewną ofertę. Nasz projekt w tej konfiguracji, drodzy Państwo, rozpoczął się w roku 2015. Mamy 15 etapów. Etap 15 to jest etap końcowy, gdzie my wychodzimy z naszą technologią na rynki zewnętrzne. Mamy już tą technologię certyfikowaną, oczywiście opatentowaną, wybudowaną przynajmniej jedną komercyjną trasę i odebraną jedną dywidendę u wszystkich partnerów. I etap 15 to jest etap finalny. My jesteśmy w tej chwili w 14 etapie, drugim podetapie. Będzie być może jeszcze jeden podetap do 15 i etap 15 i mamy zakończony projekt w tej konfiguracji. Dlaczego to jest takie ważne? Bo wszyscy partnerzy, którzy będą z nami w tej części, czyli w tym etapie 1.15, tym początkowym, czyli tych etapach, drodzy Państwo, tworzenia firmy, będą później mieli możliwość zainwestowania w projekty komercyjne, które będą przeznaczone tylko i wyłącznie dla dużych graczy. Dużych, a nawet bardzo dużych, bo myślę tutaj o bankach, myślę tutaj o funduszach inwestycyjnych i inwestorach z bardzo grubym portfelem. Natomiast my jako inwestorzy właśnie przez to, że w każdym projekcie nasza firma wybudowanym będzie miała 20%, to będziemy mieć możliwość inwestowania na takich samych poziomach jak ci duzi gracze. A to jest szybka budowa, szybka stopa zwrotu i szybki zarobek. Także warto z nami w tym rozdaniu, drodzy Państwo, wejść do współpracy, bo to się wiąże później ogromnymi profitami. Żeby zostać pełnym partnerem u nas, drodzy Państwo, firma zaoferowała pakiety inwestycyjne. One są zarówno na raty, jak za gotówkę dla dużych i mniejszych portfeli. Ja mówię, że inwestować trzeba z rozwagą. Każdy powinien inwestować na takim poziomie, jaki uważa, że może, ewentualnie zawsze można się tam upgrade'ować, czyli dokupić sobie. Mamy ofertę dla partnerów na raty i za gotówkę. Jeden z takich pakietów jest pakiet Notrans. Dosyć ciekawy, on jest zrobiony na tak zwane targi Notrans w Berlinie. To są cykliczne targi, które targami branżowymi dla właśnie transportu kolejowego, drogowego, maszyn budowlanych. Ten pakiet powstał w roku 2016, gdzie byliśmy pierwszy raz na tych targach, byliśmy w roku 2018, a i niestety przed rok 2020, bo te targi są co dwa lata, weszła pandemia i targów nie było. No myślę, że w tym roku te targi już będą. No on się charakteryzuje tym, że my mamy tak zwane dyskonto. Dyskonto tutaj jest 30, czyli ilość położonych centów na dolara. Bo chcę Państwu uzmysłowić, że jeden udział będzie się równał 1 dolar. I my to mamy zapisane w memorandum, więc możecie sobie łatwo przeliczyć, że tutaj inwestują 3000 dolarów, będziemy mieć tych udziałów ponad 100 tysięcy. A 100 tysięcy równa się 100 tysięcy dolarów. Pakiet maluszek, student, to jest dla naszych dzieci. One się charakteryzują tym, że te pakiety kupujemy, mówię tutaj o maluszku, na swoje nazwisko. Musimy tutaj podać metrykę urodzenia dziecka, natomiast jeżeli będzie dziecko, uzyska pełnoletność, to oczywiście po przejściu weryfikacji dokumentów ten pakiet przychodzi wtedy dla niego. Tutaj inwestorami są głównie rodzice, dziadkowie z myślą o przyszłości swoich pociąg. Pakiet dla tak zwanych krupnych inwestorów, ja tego Państwu bardzo życzę, żebyście takich pozyskali, o których za chwilę o tym powiem. Tutaj najwyższe dyskonto jest 54, natomiast tych udziałów jest bardzo dużo, bo 8 100 000, a trzeba za niego zapłacić 150 tysięcy dolarów za gotówkę. Więc to jest dla bardzo dużych inwestorów. Są tacy inwestorzy w firmie, którzy takie dokonują inwestycji.
I pakiety na raty, też dla dużych inwestorów od 5 tysięcy do 50 w równych 5-miesięcznych ratach. I pakiety takie najbardziej popularne, pakiet start do $250 i pakiet biznes do $2000. Tutaj, drodzy Państwo, dwa słowa, króciutko. My mamy trzy możliwości jak gdyby inwestowania, więc kupujemy, czekamy na wejście na rynki zewnętrzne, sprzedajemy, uzyskamy tam zwrot, płacimy podatki, zostaje nam tam spory jeszcze zarobek, możemy te nasze udziały trzymać i z każdym rokiem jego wartość będzie rosła. Natomiast trzecia możliwość to również taka, że te udziały mamy dziedziczne i będziemy z niej otrzymywać, jeżeli firma będzie miała zysk w danym roku, dywidendę. Więc to nam nie przepada przy dzisiejszej inflacji. Tym, co się dzieje, jest to bardzo ciekawa oferta, ponieważ zainwestowane pieniądze raz, że będą wzrosły nam na wartości, będziemy odbierać z nich dywidendę, to jeszcze dodatkowo możemy je przekazać naszym dzieciom, wnukom i podobne historie. I pakiety dla naszych partnerów, którzy mają możliwości pozyskania partnerów do firmy. W marketingu masz albo czas i pieniądze, albo jedno i drugie. Partnerzy, którzy pozyskają partnerów ze swojego linka polecającego, otrzymują 15% tak zwanej prowizji spłaty partnera. Te pieniądze wchodzą na konto tak zwane bonusowe. I tu mamy kilka ofert takich, nawet te dyskonto jest nieco wyższe jak tak w tradycyjnych tych pakietach. Za pracę naszych partnerów na pozyskiwanie środków na naszą technologię możemy również sobie z tego konta bonusowego wtedy zakupić akcje czy udziały, jak kto woli, i przez to zwiększać swój portfel inwestycyjny. My tak z Krzysztofem robimy od lat. Środki, które uzyskujemy z prowizji, przede wszystkim reinwestujemy w kolejne pakiety. Panie Krzysztofie, czy Pan potwierdza? Zgadza się, tak. I również jest możliwość takiego konta akcyjnego. To jest konto, które jeżeli nie chcemy tutaj inwestować na raty, ani, drodzy Państwo, dużych pieniędzy, możemy tutaj małą sumę nawet wpłacić, $50, uzyskać 16 udziałów, a to znowu nam otwiera furtkę na te późniejsze inwestowanie komercyjne, ale również to jest konto, gdybyśmy mieli na przykład pakiet na raty, zdarzyłoby nam się jakieś nieszczęście, choroba, stracimy pracę, no są ważniejsze aspekty finansowe w domu, w rodzinie. Po miesiącu pakiet, który jest nieopłacony, maksymalnie dwóch, jest likwidowany ratalny, pieniądze nie przepadają, wchodzą na tak zwany pakiet akcyjny i te środki, które żeśmy uzbierali do danego momentu, możemy później przeznaczyć na zakup udziałów czy akcji z tego konta akcyjnego. Więc jest też taka możliwość, że się nie martwcie Państwo, że gdyby się coś stało, to Wam środki przepadły. Wiadomości i pytania to są oczywiście wiadomości, drodzy Państwo, oficjalne, które możecie znaleźć na stronie w swoich biurach osobistych. Mamy dzisiaj trzy takie informacje, jak wygląda budowa drugiej linii. O centrum testowym Szardy trwa budowa terminalu kontenerowego i zajezdni kontenerowej na linii numer 2 i przedstawiamy Państwu postęp pracy z każdym obiektem. Terminal kontenerowy, główne etapy budowy zakończone, specjalistom pozostaje dokończenie prac wykończeniowych. Ale prace te odbędą się dopiero po zamontowaniu konstrukcji torowej. Budowa na placu odbywa się zgodnie z planem i harmonogramem. Wszystkie materiały są certyfikowane i odpowiadają normom, które są przeznaczone do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Natomiast jeżeli weźmiemy teraz zajezdnię kontenerową. Tutaj Państwo zobaczycie. To jest zajezdnia kontenerowa. Sytuacja wygląda następująco. Prowadzone są zarówno roboty betonowe, jak i wykończeniowe, czyli mówimy o tym obiekcie. Proszę sobie zobaczyć.
fajnie takie zrobione zdjęcie w nocy, bo większość prac, drodzy Państwo, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wykonywana jest nocą ze względu na te bardzo wysokie temperatury. Co tam się dzieje w tej naszej zajezdni? Prowadzone są roboty betonowe, na przykład obecnie trwają przygotowania do montażu dachu i węzła kotwiczego. W przyszłości do tej konstrukcji zostaną przymocowane szyny strunowe. Zajezdnia kontenerowa przeznaczona jest do parkowania i naprawy pojazdów towarowych. Nie ma tu serwerowni ani dyspozytorni. Wszystkie systemy są sterowane ze stacji obsługi zrealizowanej na pierwszej linii. Czyli to jest specjalnie zrobiona linia, aby po prostu mieć możliwość szybkiej interwencji, jeżeli te nasze pojazdy się zepsują. Jedziemy dalej. Jak będzie pozycjonowany projekt transportu strunowego? Otóż spółka projektująca transport strunowy przedstawiła zaktualizowaną strategię pozycjonowania na rynku. Koncepcja jest opisana w osobnym dokumencie, który zawiera podstawowe informacje o firmie, zasady działania transportu strunowego, porównanie technologii z konkurencyjnymi systemami, koszt budowy i termin realizacji projektu. Ten dokument jest dostępny, drodzy Państwo, w języku rosyjskim i angielskim. Możecie sobie go wrzucić, skopiować na translatora i tam uzyskacie wszelkie informacje. No i cykliczna rzecz, tezy webinarium Aleksandra Suchodojewa z 15 lipca. Informacja dla Państwa, pamiętacie, że jeszcze takie tezy prowadził Aleksander Suchodojew, Władimir Masłow, natomiast pan Masłow w dniu 1 sierpnia przeszedł na zasłużoną emeryturę. W tej chwili trwają w firmie prace nad wybraniem jego następcy, także nie informacje, które przekazywał pan Masłow, głównie dotyczące naszych udziałów, dziedziczenia, takich spraw prawnych, przygotowywania i implementowania transportu strunowego do danych krajów, przechodzą na innego członka zarządu, naszego pracownika, który będzie się tym zajmował. Natomiast pan Suchodojew jest z nami, bo to jest twórca zarówno tego naszego systemu szkoleniowego. On ma bardzo szerokie spektrum na tych swoich webinarach dotyczące właśnie inwestowania, nowych technologii, rozwiązań tych kryptowalutowych, blockchainowych. To wszystko jest praca pana Suchodojewa i on, drodzy Państwo, ma swoje wystąpienie z 15 lipca. Możecie to zobaczyć w dokumencie. To jest dokument przetłumaczony, przeczytać. Zawsze zajmuje kilka stron, to jest ciekawe, bo tam jest opowiada o rozwoju transportu, analizuje trendy technologiczne i odpowiada na pytania inwestorów. To wszystko do zobaczenia w biurach osobistych. Pan Suchodojew zawsze stoi na wysokości zadania. Są bardzo ciekawe tezy, ja je często czytam z uwagą, ponieważ później jak mi zadają pytania inwestorzy i nasi partnerzy, to trzeba być po prostu przygotowany. I cóż, drodzy Państwo, dotarliśmy w tym moim wystąpieniu dzisiaj tego transportu o transporcie strunowym razem z Krzysztofem z drogi. Jedziemy w samochodzie z Suwał, tak jak mówiłem Wam. Przejechaliśmy blisko 70 km w tym czasie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę napiszcie na czacie. Czekamy chwilę, postaramy się odpowiedzieć obydwoje na ten temat. A jeżeli nie, to zapraszam w miesiącu wrześniu. Jeszcze nie ma kalendarza. Dzisiaj mamy dzień 18. Około 25 do 27 sierpnia na pewno podamy kalendarz na najbliższe spotkania z Państwem razem z Mariuszem Doczpańskim. Mariusz ma panel o duplikacji, czyli o możliwości współpracy. Mówi również o możliwościach inwestowania, jak również budowie struktur. Pokazuje, jak działają biura, jak zapisanie, jak weryfikacja dokumentów. To jest bardzo ciekawy webinar. Ja zajmuję się technologią, mówię o tym, jak ten transport wygląda, czym on sieje, jak on pachnie. I tak będziemy się z Państwem spotykać jeszcze przez najbliższy czas. A chciałem Państwu jeszcze powiadomić o bardzo ważnym wydarzeniu, które miało miejsce wczoraj. Otóż wczoraj mieliśmy specjalne szkolenie, które było zlecone z
zlecone, wykonane przez zarząd firmy. Nasza dyrektor regionalna, pani Irina Wołkowa, dyrektor, który ma właśnie polską grupę między innymi pod opieką, pan Franciszek Solar i Artiom, zapomniałem nazwisko tego chłopaka z Estonii, poprowadzili specjalny panel o możliwości inwestowania, pozyskiwania partnerów, bardzo ciekawe szkolenie. Było nas, proszę Państwa, zaledwie 21 partnerów na 3000 z Polski, szkoda. Natomiast nie ma problemu, to szkolenie tłumaczył nam wczoraj nasz partner Janek Wyrębkowski. Wyszło mu to naprawdę bardzo dobrze. I chciałem Państwu powiedzieć, że my niebawem dostaniemy slajdy w języku polskim i będziemy ten system pozyskiwania partnerów i tych szkoleń przekazywać dla Was, bo to jest bardzo interesujące i możecie go wykorzystać naprawdę w wielu swoich działalnościach, bo on jest, dotyczy zarówno transportu strunowego, ale ma również przekazany taki aspekt edukacyjno-biznesowy, że możecie go Państwo wykorzystać również pozostałych w swoich działalnościach czy życiu tam prywatnym i osobistym. Dziękuję serdecznie za uwagę. Żegnamy się razem z Krzysztofem Dawidiukiem z drogi. Życzymy spokojnej nocy. My mamy jeszcze 500 km do domu. Jedziemy z uśmiechem. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy. I życzymy zdrowia, pomyślności, uśmiechu na twarzy.